witajcie. Dzisiaj 7, 8 listopada 2022 roku. Miały być dzisiaj słupki, ale niestety wczorajsza pogoda te plany mocno storpedowała i nie będzie dzisiaj słupków. Bynajmniej taki jest teraz plan. A jest to związane przede wszystkim z tym, że no wczoraj lało i no widzicie zresztą jak wygląda okolica, mokro, wszędzie wody sporo. No i bez tuż bylibyśmy cali ściorani, jakbyśmy się tak gnali po tych krzokach jak z tym. Dzisiaj rajza w samotności. No tak czasami bywa. Oj, właśnie wjeżdżam do Ligoty, czyli do mojej miejscowości. O, dziury po łotali, widzicie, jest sukces. Widać w gminie, widać w kraju. Światło chcą wyłączać. Szturm. Kasy nie ma, nie będzie ozdób na godzin święta i w zasadzie bardzo dobrze, bo na co to komu potrzebne. No, plan dzisiaj jest taki, jademy na wschód, ale kaj zajadę to nie wiem. Wczoraj było, były imprezy andrzejkowe, ludzie imprezowali, a ja oczywiście mam gdzieś takie imprezy, ja wolę inne imprezy, jakiś taki bale, wesela, to ja już od 12 lat nie chodzę i nie zamierzam, bo do mnie to jest strata czasu, nuda i w ogóle wolę się poruszać na świeżych luftach, chociaż z tym świeżym luftem to teraz grubo powiedziane, bo wiecie, jak wszyscy kopcą z centralnego, z Kumina, no to wiadomo o co się rozchodzi, ale prezes powiedział, że można polić wszystkim oprócz opon, także są usprawiedliwieni. Jeszcze się muszę odnieść do pewnej sprawy, która mnie bulwersuje, a mianowicie jakiś idiota zarzucił mi w komentarzach, o, kraszyny biją, proszę, ktoś się tu jednak tym zajął, ale czemu tak wąsko? Dobra. Jakiś idiota zwrócił mi uwagę w komentarzach, że pokazujemy za dużo takich obiektów związanych z religią, z kościołami. O, ja to muszę obejrzeć, widzicie? No, tutaj zebrało trochę i temu to tak się stało. Z kościołami, z religią tematyka związana. No i zarzucają mi, zarzucił mi to dość mocno. Ja oczywiście to jest taki komentarz typu jakiegoś takiego naśmiewania się z pewnej grupy ludzi, szyderstwo wręcz bym powiedział. Pod filmem o lasach ludzkich czy też o Wadowicach i okolicach, jakże obierzą jezioro Mucharskie, tam też takie komentarze były, że za dużo tych kościołów w moich filmach, za dużo tej religii, za dużo tego wszystkiego. A ja wam powiem jedno, nigdy tego nie ma za dużo, bo pamiętajcie, że kościół jest ważny, nie w sensie takim, że faroże, no ludzie są ważni, bo ludzie są tym kościołem, a
jak ktoś pisze takie komentarze, no to niech se weźmie na wstrzymanie, bo moje filmy nie są po to, żeby narzekać tam na jakieś instytucje czy na coś takiego. To jest rowerowo-narciarski świat, a nie jakiś, żeby jakieś za przeproszeniem przydupasy się spinały o byle co. Nie podoba ci się, nie oglądaj, proste. No i pojechałem ostro. Mógłbym jeszcze ostrzej, ale po co to komu? Genau, się ludzie właśnie zbierają do kościoła u nas. No i to jest właśnie tutaj nasz kościół, do którego ja chodzę. Byłech na mszy, byłech. Słuchajcie. A więc to nie ma także robasę. Księdza Zygmunta słychać. Bardzo fajny ksiądz. Super proboszcz. A tu jakoś małpa się odzywa w internecie, komentuje i pisze takie bzdury. Na szczęście nie o naszym księdzu. Jeżeli to by było o konkretnej osobie, no to uwierzcie mi, że takim komentarzem moim by się to nie skończyło. Znamy przypadek taki, że też ktoś napisał obraźliwy komentarz na jednego człowieka i skończyło się sprawą karną. Także jeżeli ktoś chce, to niech uważa. A tutaj przy okazji widzicie szkoła, do której ja chodzi. W zeszłym roku to żółte. Nowa sala gimnastyczna. No to jak ta nasza miejscowość się rozrosła. A tu jest przedszkole, do którego ja chodził. A to jest dawna szkoła. Tak swoją drogą. To była pierwsza szkoła tutaj. A potem już zrobili przedszkole. Zabudowuje się ta miejscowość okropnie. Chałupa na chałupie, słuchajcie. Tam kają mieszkom też. Jeszcze są takie wolne przestrzenie, ale też już się chałupy buduje. Dobra, no to jadymy w stronę Czechowic-Dziedzic. Pokazałem trochę swojej miejscowości. Jak widzicie, albo i nie widzicie, wyciszenia na kolei już dopadli graficiorze. To zresztą akurat było do zrozumienia, bo oni uwielbiają takie ściany. Chociaż swoją drogą, jeżeli to pomalują jakoś tak ładnie, kolorowo, to bym się do tego nie doczepił, ale jeżeli ktoś pomalowałby to jakoś jakimiś przekleństwami, no to bym już się czepił. Pytanie tylko, co będzie? O, tu się asfalt pojawił. A to ci dopiero.
No, trochę mnie zaskoczyło. Mógłby jeszcze być most na Iłownicy. Oj, to by był fajny skrót. No badumy to. Ale nie, to jest ślepo droga. Krajowo Wiedynka, Czechowica i Dziedzica. No i światła na chwilę. Przykład, jak się nie robi ścieżek rowerowych. Chociaż to jest ciąg pieszo-rowerowy w Czechowicach, Dziedzicach, ale tu mamy też takie specyficzne miejsce, a mianowicie tu w tym miejscu przez to miasto przechodzi 19 południk. Jak widzicie, ja, pojechaliśmy przez południe 19. Jadymy dalej. I co, i kończy się nam ciąg pieszo-rowerowy. W ulicy Padorowskiej. Czechowice, Dziedzice to takie miasto w niedzielę, które spi. I to jest prawda. No i w sumie przy dworcu autobusowym po lewej stronie, po prawej raczej. Rynki się mi pomyliły, po lewej, a właściwie na wprost mamy dworzec kolejowy, czyli banku. To jest moja przychodnia. Ta jedoba chodzi do doktora rodzinnego. No, widzimy obiekt. Przechodzi w końcu remont. W końcu. Tak, ostatnio zaczytał w gazecie, że ten kiosk może zniknąć do końca roku. No, zwiadko w podatku jest autobusowy bank. Widzicie, serdeczne podziękowania dla wszystkich klientów za wspólne 32 lata. Proszę o wsparcie przy wyprzedaży towaru. Rozpoczęli działalność 15 listopada 1990 roku. Decyzją Urzędu Miasta likwidacja Sylwestra. No szkoda. No, tutaj w piwiarni kibicują polskiej reprezentacji na mundialu. O tym jeszcze powiem, bo muszę się wypowiedzieć. A tutaj widzimy kolej, a o kolei jest mowa. Wszystkim baniorzom, kolejorzom, baniorzom, kolejorzom. Wszystkiego najlepszego z okazji świętej Katarzyny, czyli patronki kolei i tam mszy, którą żeście mieli okazję widzieć w kościele u nas, to była właśnie msza w intencji kolejorzy, na której jest moja siostra, bo ona jest kolejor. Baniusz. Także wszystkiego dobrego kolejorzom. Za tydzień zaś wszystkiego dobrego wszystkim grubiorzom. Nie wiem, czy będzie rajza za tydzień, bo mrozy mają być, zima ma być. A więc będzie ciekawie z rajzami.
ale grubiorzom też, wszystkim górnikom, wszystkiego dobrego, wiele zjazdów, tyle wyjazdów, jak to się godo. No jeśli chodzi o górnictwo, no to mój tata robił na grubie. Wujek robił na grubie, dużo ludzi z rodziny robiło na grubie, kuzyn i robią co niekiedy jeszcze. No i pan szafarz też z tego co wiem to robił na grubie, także mu też wszystkiego dobrego. Zainteresowany wie o kogo chodzi. A jak ktoś nie wie co to jest szafarz? To znaczy się, że nie chodzi do kościoła. Albo chodzi, no, jednym uchem wleci, drugim wyleci. Słuchajcie, no nie myślałeś, że to taki bajoro będzie na drodze. Ale tu mamy jakąś alternatywę. To jest przepust, ale by się ono dało przeleść. Idzie objechać, bo tu jest sam gładko jak piórun, także przelot. Remontowana droga, przebudowywano. Firma Beskid Bruk tutaj widzę. Ja. Beskid Bruk, a więc to jest ta sama firma, co robiła drogę koło mnie. Tak, dokładnie, to jest ta sama firma. Czasem poznaję te maszyny nawet. Beskid Bruk. No, jeśli chodzi o tę drogę, która jest koło mnie, rok minął, nic się z nim nie dzieje. A więc jest dobrze, jak na razie. Ale to jest teren 20 km od mojej chałupy, a ja nie wiem, kto je. Ale co kurde, chyba nigdy nie jechał. Nie rozumiem. Kaj w bestii nie, ale nie przypominam sobie, żeby już kiedykolwiek był. Dosłownie straciłem orientację w terenie. Musiałem się podziwać na GPS-a. Sam górnie widać. Wszystko zamglone. Klary też nie ma. No i zrobiło się trochę nieciekawie. Po ćmoku by było jeszcze bardziej nieciekawie. Lubię. A blisko od chałupy, a chyba tego terenu nie zna. Gańba. Terenowo. No jak już widzicie, będziemy teraz przejeżdżać koło terenu budowy drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała Mysłowice tego odcinka. Tu będzie jakiś węzeł właśnie. Po prawej stronie. A już tu kopię, już kopię, już się coś dzieje. Już jest. Tu już są znaki. Że już nie są na terenie budowy. Węzła. Ten strum co tam był chyba już jest zwalony. Kurde. Ja. Już poszło to drzewo. To też pójdzie. I ta kaplica pewnie też. Już tu się krajobraz zmienił. I to fest. Kaplica, krzyż. No i ja tu jechał. A był taki strum samotny i już poszło wolno.
chcieli go dziady. I samotny strum. Rosło se tutaj drzewo. I już go nie ma. Już go ci leściły. Szkoda. Już go te ci leściły. No. Już go nie ma. Poszło pod topór. Dobra, no to tu będzie ten węzeł, ale poleję zaorane, widzicie, poleję zaorane no, do tego miejsca, gdzie są paliki. Ale już nie będzie, no bo tu już będzie ten węzeł, nie? No jednak, kurde, ale no, akurat się znaszło tak pechowo. Chciły go dziady, no. No ale też czasem trzeba powiedzieć, że jak się buduje, no to czasami też, czasami zawsze natura cierpi. Ale coś za coś. Trzeba zasadzić kalindzy drzewo. Strum. Tutaj się go do drzewo, bo tu już jest Małopolska. Kobylarnia S.A. Może się mi uda kajdali zajechać jeszcze, obejrzeć jak to coś z tą budową. Tam kalibrają brzeszcz. Trzeszczy mi siodło, słuchajcie. Kurde. Więc nie poradzimy. Tu jest bypass taki zrobiony na drodze. Ho, ho, ho. Klara nie wychodzi, niech się ciepło robi. I trochę zima się zrobiło w szczewikach. Ostatnio były przemoczane. Tydzień temu i już tak nie grzeją. Miałem nie szwędać się po błocie. Po barzołach. To już biegł. Teraz trzeba będzie mieć rower. Ale taki to tereny są, że trzeba, nie ma rady. Ja, aha. Już tu jest bypass zrobiony. Druga je przerwano tam, czyli będę stawiać wiadukt. Bo to tak zostanie jak teraz. Zobaczymy. Błoto we mnie leci. No, tak to wygląda. No i wjeżdżamy do Dankowic. Błotem. No i mamy granica województw. Wjeżdżamy do Małopolskiego na chwilę. Do powiatu oświęcimskiego. Czyli do Jawiszowic. No i do Brzesz. A Pierun wie. Fajnie tam poniesie.
mieście. Jest druga rowerowa, ale nie ma jak na nią wjechać. Ale tu już na nią wjada. Nie tylko jak to daleko będzie. No być tak, że no do przejścia i tak. Nie. Jedzie dalej. Tu ja chyba przecieszyn jakaś jakąś miedzę jada. O proszę. Gdzie to tam ulica Groblowa? Jest, jest. A to tam jest? Tam ktoś mieszkał. Słuchajcie. A no mianowicie mieszkał tam taką pani, która była polskim premierem. O kogo chodzi? No o panią premier Beatę Szydło. O, były tutaj cyrki, jak ona była premierem. Był cyrk, jak ja tu na rajza ze siostrą przyjechał. Przyjechaliśmy pod jej chałupa. Nawet my za bardzo o tym nie wiedzieli. No i musiałem ten film skasować, bo byli tam nagrani funkcjonariusze ówczesnego Biura Ochrony Rządu, którzy nas pogonili stamtąd. No i było widać ich gęby, cała ta interwencja, nie mogę tego upubliczniać w internecie z wiadomych względów. Poza tym no już nie mam tego filmu, jakby się też dostał w niepowołane ręce, no to mogłoby być źle. W każdym razie oni nas gonili dookoła tej chałupy. Tam był taki chodniczek, my nie wiedzieli dokładnie, kaj tu prowadzi, my na ten chodniczek wjechali. Potem się okazało, że jest to chodniczek, który oni wydeptali. No i sytuacja była taka, że tako, że nas gonili. No, dosłownie był 2 metry przede mną i ją mu z przed nosa zwiął, słuchajcie. To ma być ochrona rządzących. Nie wiem, czy widzicie, są my przy kościele w Przecieszynie. Tam czarny dym idzie jak smoła. Ja gnał. Czarny dymisko idzie, ale wiecie, jak to pan prezes powiedział, wszystkim można hajcować, no nie łopunami. Kurczę, i to w miejscowości, z której nadal mieszka zresztą pani premier Szydło. Taki numer, kurde, no. I to kościół jeszcze, a ja tak do kościoła zgodnym. No. Gdzie nauczymy już praktycznie na jej terenie. A jak pani premier ogląda ten film, to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bo wiecie, jak to jest, że politycznie to się można nie zgadzać, ale człowiek jest człowiekiem. Trzeba mieć szacunek do każdego. Wjechali my już na ta ulica. Groblowa. Pozdrawiamy panią premier, pozdrawiamy jej rodzina. Miałem też okazję być na mszy, którą odprawiał jej syn u nas w kościele w Ligocie, konkretnie w Gwiazdowicach. Także spoko.
sprawa. A jakbych tutaj spotkał panią premier, to dzień dobry bych powiedział, jak zdróweczko, jak pani żyje, jak tam w Brukseli się siedzi, bo jest eurodeputowaną. Także byłoby spoko. No przecież to, że my są różni pod względem politycznym, to myślę, że to jest kwestia światopoglądu, ale człowiek jest jedno człowiekiem, więc nie róbmy takiego dziadostwa w Polsce, bo wadzić to się można, ale z kulturą. I nie jest to taki, żeby jakby ona tutaj szła za rowy, ją tu skoczyć z mordą na nią i coś takiego wyprawiać, bo to nie pasuje po prostu do dorosłego człowieka. Także ci politycy, którzy tak się zachowują, wiem, że ona też tam wreszcie w Sejmie wreszczała, bo już nie ma, ale nie bierzmy z nich przykładu, bo to po prostu jest gańba i szkoda godać. Wiem, że ją tam na polityków też jada fest, ale człowiek jest człowiekiem i trzeba każdego człowieka szanować. No, sobie już praktycznie przed jechałką. Jaki płot powstał. No jest, bo kruna tam za tymi stronami jest jej chałpa na płot. Jaki chałpa tu są, kurde. Wina ujeżdża w kolejnej chałpy po prawej stronie. Jezu kruna, no pewnie, że jezu kruna, nic miał nie być. Kurde, ale tu mi się chyba druga kończy. I co? Mika je zajada? Nie dupa, Mika nie zajada. Kiedyś jak tutaj Bor chodził, to tu był chodniczek. A teraz nie ma chodniczka, nie będziemy się już wędać. Zginął. Nie ma tutaj jechać. No to przejechałem się koło tej chałupy. Się nie dojechać, bo tu chodniczek zarostał. Jeszcze raz pozdrawiamy panią premier, wszystkich naszych polityków. No, rządźcie tym krajem mądrze, a nie wodźcie się. No to wasze wadzyni to tylko nas kompromituje. No to dali brzeszcze zaś, jedziemy w kierunku Woli. Nie spotkałem pani premier, no ale też nie było to oczywiście w żadnym wypadku tutaj oczekiwane. No ale jakby się spotkał, to tak by byli dobry, jak zróweczko, nie tam nie pogadali. No. Chyba, żeby mnie ochrona nie dopuściła. Na tematy polityczne by się wolał nie odzywać. Tutaj mamy taki bardzo fajny teren w Brzeszczach, na Zieleńce. Stawy w Brzeszczach, obszar Natura 2000. Teraz to tu jest dużo błota, ale jak tak na wiosnę się tu jedzie, to tu się dzieje. Słuchajcie, dużo stawów, natura, a kawałek dali gruby. Jedna w Brzeszczach, druga na Woli. Że fajnie. Myślę, że teren godny polecenia. Stawy Brzeszcze na Zieleńce. Wiślaną trasą rowerową tu zajedziecie.
że jakbym wjechał wyślaną trasą rowerową, na pewno to jest. Kurczę, tu jest wola już, ja je na terenie budowy. Do słupka nie zajdę w tej chwili. Ale widzę, że nic mi nie grozi. A jak go wezmę, no to trudno. Mam nadzieję, że nie wezmę. Ale to tam nie idzie w tamtym kierunku w ogóle. Pożyjemy, zobaczymy. Jak go wezmę, to niech go dają kajś do muzeum, albo kajś przeniesą obok. Pobożne życzenia. Bo jak się coś robi u nas, to te słupki, te rozmaite trasy rowerowe, to się wszystko niszczy. Jechałem teraz już raz, kieruję się w stronę Miedźnej. No, już też zaczyna się pomału ćmić, a jak będzie ćma, to i będzie zima. A zmarznąć by raczej nie chciał. Już tam nie zima w łapy, ale mam nadzieję, że tutaj się pod Miedzą zajada na Miedźnie. A może jak słupki tutaj nie da. To by było fajnie. O, na razie to rzecz do gówna końcki już wjechał. Za jakiś tajemniczy obiekt w polach. Pewnie jakoś chałupa kiedyś była. Ale coś tu już ja rozbludę. Coś tu musiało być. Chałupa. Trochę głowiu. Kajo wyjada tą Miedzą. Okazuje się, że wyjeżdżą w Miedźnej, już w centrum, koło kościoła drewnianego. Nie widzicie go. No, jest z lewej strony. Komuś się tu wrypia chyba na plac, no ale jakoś muszę tu przejechać. To jest jakieś 300 metrów od głównej drogi. A nie, nie wrypia się na plac. Że wody mnie tu chyba nie pogubią. Widzę, psyszcze, nie ma co panikować. Będziemy ciszli w kierunku Grzawy i z Grzawy na Rydołtowice. Tam na Goczałkowice, stamtąd na Zabrzeg i do Chałupy. No, po Cimoku się mi jakoś dzisiaj nie chce jeździć, aczkolwiek no końcówka tej rajzy będzie po Cimoku. Jak widzicie, już się pojawiło światło, więc tak gnać. No i oczywiście kiedyś jak Grzech jechał tutaj, to też był jakiś mundial czy Euro 2000 czy coś tam, jakieś tam mistrzostwa w każdym razie. Widzimy, a może o tym za chwilę, widzimy piękny kościół drewniany w Miedźnej. No, ja już go wiele razy pokazywał, fotografował. Ale duży jest, wielki, piękny, naprawdę. Perła architektury. No i teraz mi ktoś powie, że zaś pokazujesz kościół. No i co z tego? Kogoś to boli? Jak kogoś boli, to niech nie ogląda. Zawyte jest. Jeszcze nie wleżymy. Szkoda. Już się nie cisnę tam na Miedzę, bo już wiem, że tam idzie prawo jechać, ale po co?
No więc tak, no to jeszcze o tych... Aha, bo dzisiaj Niemcy grają. No. Niemcy jak przegrają, to jadę do Chałupy na mundial. Ale nie o Niemcach będziemy gadać. Niemcy mistrzostwa już nieraz wygrywały. A o Polokach. No słuchajcie, Poloki mnie troszkę zaskoczyły. Bo pierwszy szpil z Meksykiem, remis bezbramkowy 0-0. No i była to taka sytuacja, że był karny Lewandowski, strzelał karnego, ale nie strzelił, bramkarz obronił. No i wiecie jak to było. Przed mistrzostwami wszyscy gadają mumy najlepszego futbolera, jednego z najlepszych na świecie. Super Robert, tak samo się nazywamy zresztą. Super Robert, więc ludzie bramki strzelą. Jak nie strzelił karnego, to od razu opinia była, co za ciota, co za głąb. I nagle z najlepszego stał się chyba najgorszy. Więc jak ktoś go do, to jest najlepszy. No to niech po tym nie fanzoli takich głupot, jak nie trafi karnego, że jest ciota, że jest idiota, że w ogóle, a nawet go wklini, no. Dajcie se siana z takimi komentarzami. Nie do Lewandowskiego nic nie mówię, bo jest dobry, ale żeby grać, to nie może być tylko Lewandowski, no. Całko jedenastko musi grać, a oni nie grają, oni stoją po prostu jak widły w gnoju, no i efekty są jakie są, no. Bez bramek w meczu po Śląsku szpilu z Meksykiem. Mogli wygrać, jakby ten karny się udał. Nie udało się. Ja myślę o 5-0 dla Meksyku, bo Meksyk dobrze grał. A Polacy stoli jak widły w gnoju. I no się bronili. No i co? No i wczoraj był drugi szpil. O dziwo wygrali 2-0 z Arabami, z Arabią Saudyjską. No i Zieliński strzelił, Lewandowski i momentalnie chłop zaś jest w niebie. No. Także wiecie, najpierw go dali mumy najlepszego, jednego z najlepszych futbolerów, Lewandowskiego, potem po karnym ciota i w ogóle takiej sprawy. Teraz zaś jest najlepszy. Jak to ludzie potrafią fanzolić, nie? No i co? No i z Arabami wygrali 2-0. Środa mają szpil z Argentyną. Hydro nie jacie Messi. Tak więc tam już nie będzie tak pięknie, tam już będzie 4-5-0, ale dla Argentyny, tak widzimy, tak myślę. Bo Argentyna będzie grała o wszystko. Także będzie chciała wygrać. Ten szpil. A poza tym, no wiecie, oni z Arabią Saudyjską przegrali, więc teraz wygrali 2-0 z Meksykiem. Muszą wygrać z Polską i awansują dalej. Poloki mają o tyle dziwną sytuację, że nawet jakby przeżyli, to i tak mogą awansować. A tam jakieś takie wyliczenia robili i tam wyszło, że jednak by coś awansowali. Albo remis. Remis też im daje awans. Ale powiem wam jedno, że z taką grą, jak oni grają, daleko nie zajdą. To tylko pozory, ten sukces niby. Sukces, no. Faza grupowo, 3 mecze, 3 szpile. Poszpilają sobie 3 szpile i do domu Polsko. Zaś mamy drewniany kościół w Grzawie. Zaś kościół. Więc pozabierane.
No, ten jest dużo mniejszy, ale pięknie wygląda tak samo. No, a ja się już kieruję w stronę Rudołkowic. Mi się. Także jak ktoś wierzy, że i zmienił opinię o polskiej reprezentacji we futbolu, jest błędny. Moja opinia jest zła, była zła i będzie zła. Jak oni nie zaczną grać, to do życia z nimi. Muszą chłopy zacząć grać, latać za tym balem. Wtedy coś będzie, a tak to mogą się co najwyżej to pożyczki podprowadzić. Jadę w kierunku Rudołkowic. Słuchajcie, wóźdź, że chce kupił w Żabce i że go zjadł w Brzeszczach. A to już były Brzeszcze. I powiem wam szczerze, że rano, że też mięsa pojadł ze nadsiesznity z mięsem rzechiot i nie chce się mi jeść. A poza tym jeszcze mam wóźdź ptaszy, więc raczej kurde, aha, ja tu wtedy, ja tu już kiedyś jechał, tu było całkiem zima, gdzie ta komaryjka, ja spotkałem takiego chopa. Miał oświetlenie, ale... A ta Maryjka też ma oświetlenie. Świeci się tu. Ja... Widzicie, są diody. No i fajnie, niech ta Maryjka tu jest. Zaś się ktoś będzie czepiał, że zaś obiekty religijne. Jak się komuś coś nie podoba, to niech... Wiecie co. Jest Matka Bosko Jasnogórsko. Widzicie? Jest. Także fajnie tam się dioda świeci, tako skrzynkowo ta kapliczka. Oby i u nas na Czarnolesi jak się jedzie. Pięknie i dobrze pod takim. Co to jest? A jakoś i lipa. Pod taką lipą jest. I tu na takich polach ta Matka Bosko je. No i niech się tu jest, bo jest tu potrzebna. Fajnie to jest zrobione. Matka Bosko Fatimsko. Pięknie, pięknie to wygląda, nie? Taka sama Matka Bosko je u nas w kościele. Słuchajcie, sam genał trafiłem w Faróżach. Faróż tu chodzi po kolindzie w Goczałkowicach. Tak się po kolindzie, no. Trudno to w ogóle nazwać, bo to była kolinda. Dzisiaj jest pierwsza niedziela adwentu. Generalnie rzecz biorąc, na Śląsku tak jest, że Faróżek się też chodziły właśnie już od pierwszej niedzieli adwentu. Ja przeginał teraz Faróżek celną. Nie miałem włączonej kamery wtedy. Ale ja pamiętam, że u nas też tak kiedyś było, że już Faróż chodził po kolindzie w adwencie. Ja się zapomniał, że tu jest problem. I co dalej? To Czechowice, to jest wiadukt przy ulicy Legion. Przejście do pieszych. Tam pisało, jakby kto przejechał. Bo dałoby się przejechać, ale tam 5000 mandatu. A jest tam monitoring, więc po pysku by mnie poznali. Bo mnie tu znają w tej gminie. Gdzie jest tu przejście?
zakaz zbliżania się do pracującej maszyny. Żadna maszyna tu nie pracuje. Jeżdżę już w wilgocie, już zbliżą się do chałupy. Jeszcze na koniec informacja. Jeżdżę jest w Brunowie. Ja, Cima jest, fest. Pamiętajcie też o oświetleniu rowera. Koła to jest, to są odblaski na moim rowerze z boku, bo też to jest ważne. No i oczywiście światło z przodu, a i też i światło ze zadku z odblaskami. Kurczę, jak ja to mógł? Byłem na myjni, a Gepel Trygra nie umógł. Ale dobre. Słuchajcie, jest dobra informacja, jeśli chodzi o palenicę w Ustuniu Jaszowcu. Wczoraj do mnie dotarła taka informacja, że jest nowy właściciel. Trzy razy to próbowali tam sprzedać. W końcu się udało. Pierwsze, co będą robić, to będą robić nowe inwestycje rowerowe. W sensie takim, że tam te trasy zjazdowe do rowerzystów będą poprawiać. Remont będzie, bo tam jest też palenica, słynie z tego w ostatnich latach, że są tam też trasy do rowerzystów zjazdowych, czyli kolarstwo zjazdowe, downhill, takie rzeczy. Mnie osobiście nie interesuje taki coś, ale jak kogoś interesuje, no to jak najbardziej niech jedzie na palenicę. Jeśli chodzi o narty właśnie, bo to mnie tam bardziej interesuje, no to też mam takie zapewnienie, że będzie coś robione z wyciągiem. Nie wiem jeszcze, czy będzie nowy, czy ten stary wyremontują. W każdym razie coś będzie pod tym względem robione. Będą też inwestycje narciarskie. Wiemy już, że kupili nowy ratrak. Wiemy też, że armaty też nowe kupione są. Co z trasą, tego jeszcze nie wiem. W trakcie sezonu będę wszystkich informować na ten temat. Pamiętajcie, że palenica w Ustuniu Jaszowcu to jest jeden z moich ulubionych stoków. Niestety już od sezonu 2018/19 nie działo. No właśnie ze względów finansowych. Także wieje optymizmem. Mamy nadzieję, że te wszystkie plany się uda zrealizować. No i będziemy informować, co dalej. Dobra, ja już dojeżdżam do chałupy. Fajna rajza dzisiaj była. Ciepło nawet mi było. Mimo tego, że no 4 stopnie, teraz już jest no 2. Więc nie zatrzymuję się tutaj na długo. I myślę, że to już będzie koniec na dzisiaj. Na pewno to jest koniec zresztą na dzisiaj. Jeszcze raz pamiętajcie, noście odblaski. Na sobie też. Tak, też na sobie. No bo dosyć dużo wypadków ostatnio z udziałem rowerzystów tutaj u nas w gminie. Bardzo poważnych zresztą, bo też nie jeżdżą ze światłem. I także noście odblaski. Światła to wszystko podstawa, żeby nie dać się zabić. Dobra, no to z tą palenicą, no myślę, że no w tym sezonie 2022/23 na pewno nie pojeżdżymy, ale myślę, że już w następnym sezonie będzie taka możliwość. Trzymamy kciuki za to, żeby się to udało. No i w ogóle trzymamy kciuki za cały sezon narciarski, bo drogo będzie, to wiemy, ale żeby też i zima dopisała, a co do tej zimy, to ponoć idą mrozy i śniegi. Trudno powiedzieć, kiedy będzie następna rajza. Mamy nadzieję, że słupki wrócą. Dzisiaj słupków się nie udało, bo no po deszczu jest, a więc łażenie tak po krzokach to nie wchodziło nawet w grę. Ta para, co widzicie, to ja tak dychum. Także no szkoda, że te słupki dzisiaj nie wyszły, ale mamy ponad 70 km. Tak więc kończymy to na dzisiaj.
z nadziejami na to, że jeszcze przez ten miesiąc się uda coś pojeździć. No i z nadziejami na dobry sezon narciarski, bo ten już się zbliża wielkimi krokami. I oby te wszystkie plany narciarskie na Palenicy i na innych stacjach narciarskich się udało spełnić. Aby ten sezon narciarski był też dobry, chociaż drogi będzie niestety. Mamy nadzieję, że też się uda na skiturach coś się tam połazić. No i że nie będzie problemów z autem, bo tydzień przed świętami moje auto idzie do konserwacji, więc będzie ciekawie z dojazdami do roboty. Będę jeździł w śnieżycach na kole. Sosik tam kajś łazi. Dobra, no to bierzemy się stąd. Już jada do domu, mam jakieś 2 km do chałupy, więc godą jedno. Czymcie się i do zaś.